zbawić nas. Twoje imię ponad wszelką władzę, Panie Jezu Zbawco nasz, Jezu. Nas do Jeruzalem. Z wiarą czekamy na Ciebie, Panie Jezu Zbawco nasz, Jeszu. Miłujący i ofiarujący się za nasze grzechy, pozwól mi spędzić w najściślejszym zjednoczeniu z tym sercem konającym w ogrójcu tę godzinę świętą, której żądałeś od Twojej wiernej oblubienicy, świętej Małgorzaty Marii. O Zbawicielu, godzien największej czci i uwielbienia, daj mi wziąć jak najobfitszy udział w tych niewypowiedzianych boleściach oraz w smutku i trwodze, które przenikały duszę Twojej Najświętszej Matki w czasie tej strasznej i bolesnej nocy. Aby dopełnić to, czego nie dostaje mojej nieudolności, ofiaruję Ci uczucia Twojej Najświętszej Matki, świętej Małgorzaty Marii i wszystkich dusz, które umiały i umieją pocieszać Cię w tej tajemnicy boleści i miłości. Amen. Wysokiego tronu biega, wielki.
Ojcze Święty, Święty, Święty. O wiekuisty Boże, w sercu moim zamknięte, a z Tobą mam niebo całe i z aniołami śpiewam Ci. Święty, 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 święty. Ostatniej wieczerzy i ustanowieniu Przenajświętszego Sakramentu, Pan Jezus, wiedząc, że się zbliża godzina, w której miał być wydany, idzie z uczniami do Ogrodu Oliwnego. Szukając samotności, oddala się od nich. Pada twarzą na ziemię i zdając się zupełnie na wolę Ojca Przedwiecznego, tak się modli. Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Potem, szukając pociechy, idzie do swych uczniów, a znalazłszy ich śpiących, wraca na miejsce i powtarza tę samą modlitwę. Ale smutek, który przygniata jego duszę, jest tak ciężki, że pragnąc go złagodzić, znowu zbliża się do apostołów. A widząc, że jest przez nich opuszczony, zwraca się do Ojca Przedwiecznego i prosi o oddalenie kielicha męki. Wtedy cała jej okropność w sposób przerażający przedstawia się Zbawicielowi i napełnia go ogromną boleścią i smutkiem. Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę. Widok niezliczonych grzechów, jakie Zbawiciel miał zgładzić, bardziej jeszcze niż zbliżająca się męka, przyprawia go o tak wielki smutek i boleść. Widział wprawdzie czekające nań obelgi i zniewagi, ale równocześnie także ogrom grzechów, których straszny ciężar przyjął na siebie. Był to jakby rozhukany potok nieprawości spadający na niego. Starty bólem, korzy się w prochu przed swym Ojcem, a krwawy pot kroplami spada na ziemię. Cóż czyni Pan Jezus, aby ulżyć smutkowi i boleściom? Oto na nowo rozpoczyna dłuższą i gorętszą modlitwę.
Przez to nauczył nas, że modlitwa jest najskuteczniejszym lekarstwem na nasze cierpienia, że im pokusa silniejsza, im walka cięższa, tym modlitwa powinna być częstsza i żarliwsza. Gdy Pan Jezus tak się modlił, przybył anioł, aby go wzmocnić. Nie dlatego, żeby Zbawiciel potrzebował anioła, lecz aby nas nauczyć, że modląc się wytrwale, zawsze znajdziemy w Bogu siłę i pociechę. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych prawd ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi od po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi tym tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba. Spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w nieostatecznym chwalebnie zmartwychwstali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała.
Pamiętajmy